Ciebie przywitać, radosna swobodą, i czym uczcić najpiękniej? Chyba tym uśmiechem i młodzieńczej poezji burzliwą urodą, co szłaś piewem przez miasto i wróciła echem. Dzień dobry Państwu, tego chyba najpiękniejszego, mimo że listopadowego dnia dla całej wolnej i niepodległej Polski. Ale żeby ten koncert miał charakter i żebyśmy go mogli rozpocząć, poproszę Panią Burmistrz o takie oficjalne zaproszenie do śpiewu i rymów dzisiejszego dnia. Dzień dobry jeszcze raz Państwu. Dzisiaj widzimy się z niektórymi już trzeci raz. Właśnie w taki sposób postanowiliśmy w tym roku zakończyć obchody. Dla nas bardzo ważne. Dzisiaj chyba kilkakrotnie powiedziałam, że uwielbiam to święto, ponieważ powinniśmy się cieszyć z tego. I tak jak mówiłam tutaj przy pomniku, po kościele, po mszy też pięknej za ojczyznę, kiedy mówiłam o tym, że wolność nie została nam dana na zawsze, mamy przykład tego, co się dzieje na Ukrainie, więc cieszmy się i szanujmy to, że jesteśmy wolnym krajem i módlmy się za to, żeby tak zostało. Ja przede wszystkim życzę Państwu cudownych wrażeń. Sama jestem ich ciekawa. Cieszę się, że jesteśmy właśnie tutaj, że cieszymy się z tego murala i to jest też coś fajnego, zrealizowane w ramach projektu Niepodległa. Dzisiaj też mieliśmy możliwość obejrzenia nowo wybudowanego masztu przy stadionie. Także widzicie, wydarzeń jest bardzo dużo. Tym koncertem dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, pięknym koncertem i tego Państwu życzę. Dziękujemy bardzo. Wypada tylko się podpisać pod tymi słowami, ale jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałabym Państwu przedstawić. To jest właśnie ten moment, kiedy możemy dla Państwa przeczytać list. Z uwagi na to, że poseł na Sejm, pan Jerzy Małecki, chciał, ale niestety nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość, zatrzymały go, mniemam, dość poważne obowiązki, przesłał na ręce pani burmistrz Beaty Sokołowskiej i pani dyrektor Hanny Zawalik stosowny list. Pozwolą Państwo, że ten list odczytam. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości. Bardzo żałuję, ale wcześniej podjęte zobowiązania nie pozwolą mi świętować w tym wyjątkowym dniu wspólnie z mieszkańcami gminy Białawiska. Narodowe Święto Niepodległości to szczególny dzień w kalendarzu polskich rocznic historycznych. 11 listopada 1918 roku spełniły się marzenia wielu pokoleń Polek i Polaków o życiu w niepodległym kraju. Dzięki wysiłkowi naszych przodków, którzy nigdy nie stracili wiary w sens pracy na rzecz ojczyzny, Polska powróciła na mapy Europy po 123 dniach niewoli. Droga do wolności była długa i trudna. Kolejne powstania, przelana krew naszych rodaków, represje i niszczenie fundamentów polskości, religii i kultury nie zdołały złamać naszego ducha. Pokolenia Polaków przechowywały w sercach i rodzinnych historiach prawdę o ojczystym kraju i wiarę w to, że dzięki determinacji i odwadze uda się przywrócić wolność ukochanej ojczyźnie i jej obywatelom. Także w Dniu Narodowego Święta Niepodległości spotykamy się w wielu miejscach naszego kraju, by w podniosłej atmosferze poddać się refleksji. Nasze myśli wybiegają ku sprawom wykraczającym poza codzienne problemy. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przyjmijcie Państwo serdeczne pozdrowienia oraz życzenia, by wspólne świętowanie 104. rocznicy odzyskania niepodległości stało się inspiracją do pracy dla dobra i pożytku Rzeczypospolitej, do umocnienia obywatelskich postaw i odpowiedzialności za Polskę. Z wyrazami szacunku, poseł na Sejm Jerzy Małecki.
Drodzy Państwo, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przygotował dzisiaj wspólnie, razem stosowny program. Mam nadzieję, że zajrzy do Państwa serc, że uśmiechniecie się chociaż troszeczkę i wszystkich wykonawców przyjmiecie z radością i uśmiechem. Zaczynamy od pieśni, która wpisuje się w kanony dzisiejszej uroczystości, ale jest troszeczkę inna, bowiem jest to serdeczny kraj. W tym czasie, kiedy wspominamy osoby, które swoim działaniem, również artystycznym, budowali te uczucia w naszym narodzie, należy Fryderyk Chopin. Popełnił Etiudę Dur, opus 10, numer 3, napisaną patriotycznym tekstem, a potem ten tekst wyszedł spod pióra współczesnej nam Jadwigi Has i powstał nostalgiczny utwór, który zdobywając festiwalowe laury jest znany pod tytułem Echa Ojczyzny bądź Serdeczny Kraj. Znamy ją z wykonów różnych artystów, trudno ich nawet wymienić, ale dziś naszą artystką, która na pewno zajrzy do Państwa serc, jest Marta Dębek. Zapraszam. Odpowiedzią na serdeczny kraj, odpowiedzią i wołaniem Marty odpowie młoda adeptka sztuki recytatorskiej. Przed Państwem wystąpi dzisiaj pierwszy raz.
chociaż z poezją, dobrym tekstem, jest zbratana od lat. Alicja Bućko będzie mówiła do Boga, będzie krzyczała do Boga, będzie Go prosiła, tak jak tamci przed 104 laty prosili o tę wolność. Alicjo, proszę bardzo. Boże, 100 lat niewoli znieśliśmy w pokorze, wyzuci z ziemi, pogardą karmieni. Twa sprawiedliwość wszystko zwrócić może, Twoja opatrzność zło w dobro przemieni. Boże, wojna się sroży, lud polski znękany, biedny i głodny. Kiedy koniec pyta? Kiedy opadną gniotące kajdany? Kiedy nam przyszłość zaświta? Boże, daj nam wytrwałość, wspomóż nasze siły. Niech jedność, zgoda stale wśród nas gości. Daj, by nasze pragnienia się spełniły. Ty rządź nami, Boże z wysokości. Niech nasza Polska wśród narodów stanie, dzielna i mądra, jednością złączona. Oto Cię prosim z głębi duszy, Panie, ojcowskie wyciągnij ku nam ramiona. Drodzy Państwo, Dry Kalanki, marka sama w sobie. Dzisiaj, cóż można opowiedzieć o tej formacji, zespole? Dzisiaj stanowią chór, który ochoczo bierze udział w takim naszym białopiskim, biało-czerwonym festiwalu pieśni i poezji. I dzisiaj wykonają. Wykonają kadrówkę. Kadrówka, która przeszła do historii takiej popularnej, Raduje się serce. Autorem jej słów był legionista Tadeusz Ostrowski. Zaczął spontanicznie układać teksty do melodii Siwa, gąska, siwa. Takie banalne pioseneczka. Zrobiła się z tego niejako hymn. No i przede wszystkim kadrówka. Hymn Piłsudczyków. To jest pierwsza pieśń w tym wejściu. I Serce w plecaku. Pieśń wojskowa napisana w roku 1933 z okazji Dnia Żołnierza, a autorem tej piosenki wtedy był Michał Zieliński, oficer, nauczyciel muzyki i śpiewu. Dzisiaj Dry Kalanki popełnią dwie piosenki, my ich przyjmiemy wielkimi brawami i do śpiewu. Thank you.
stece i za wojskiem poleciało. Zakochane żyje serce, żołnierz drogą maszerował. Nad serduszkiem się uczalił, więc je do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce, zakochane czyjeś serce. Może go tajemnie kochasz i po nocach tęskni szlochasz. Tę piosenkę, tę jedyną śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Orzeczonisz na wojenkę, poprzez góry, lasy, pola, i ze śmiercią szedł pod rękę. Taka jest żołnierska dola. I choć go trafiły wielce kule, gdy szedł do ataku, żołnierz śmiał się po plecaku. Miał w zapasie drugi.